Państwu zostanie zaprezentowane, przedstawione prezentację zatytułowaną Zarządzanie środowiskowe i etykietowanie środowiskowe w mleczarstwie. Taki ogólny wydźwięk tej mojej prezentacji jest taki, że gospodarka energią i środowiskiem i metody stosowane w gospodarce energią i środowiskiem, takie jak poznaliśmy do tej pory na naszej konferencji, działalności stowarzyszenia, obecnie już nie wystarczają. Musimy się zapoznać z nowymi wymaganiami, z nowymi pojęciami, z nowym podejściem do żywności, do mleczarstwa, do energii i do środowiska. Proszę Państwa, tutaj widzimy spis treści i słowa kluczowe. To są pojęcia, którymi będziemy się zajmowali. Do słów kluczowych były to wyjaśnienia, najważniejsze za chwilę dojdę. A teraz proszę zwrócić uwagę na te logo, czyli na ten obrazek. Czy Państwo się z tym zetknęli w życiu osobistym? Tak, prawda? Jest to znak jakości żywieniowej czy odżywczej produktów stosowany w niektórych sieciach handlowych, wymagany w niektórych sieciach handlowych. A to, co nas interesuje, to jest jakby drugie skrzydło do tego programu, mianowicie znak czy znaki jakości środowiskowej. I one wymagają stosowania specjalnych metod analitycznych, o których do tej pory jeszcze nie mówiliśmy. Wracając jeszcze do tego Nutri-Score, to oczywiście tu jest premiowane, są premiowane zdrowe składniki w żywności, a więc owoce, warzywa, orzechy, oliwa, z oliwek i nie tylko, błoń, białka, i za to przypisuje się punkty dodatnie. I składniki niezdrowe, wartość energetyczna niestety, żebyśmy nie tyli. Tłuszcze nasycone również, cukry proste i sól. Ale to nie jest główny temat mojej prezentacji. To, co nas interesuje, to jest zawarte tutaj w słowach kluczowych. Te, które są tam drobnym drukiem zaznaczone, to nie będę omawiał. My będziemy posługiwać się określeniami i metodami stosowanymi w dziedzinie nauki, która się nazywa zarządzanie środowiskowe i należy do nauk ekonomicznych. I podstawową metodą analizy stosowaną w zarządzaniu środowiskowym, wymaganą również przez przepisy unijne, jest ocena cyklu życia produktu, LCA, Life Cycle Assessment, która jest metodą badania wpływu produktów na środowisko na podstawie kryteriów dotyczących zdrowia, środowiska i zasobów. Cel tej metody to jest ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących energii i środowiska w całym cyklu życia produktów. Z LCA wiąże się również określenie alokacji. Alokacja polega na rozdzieleniu obciążeń środowiskowych pomiędzy koprodukty, czyli współprodukty w systemach, gdzie jest kilka produktów, analizowanego systemu proporcjonalnie do wybranej cechy. To może być na przykład podstawą alokacji zawartość suchej masy. No i to, co nas ostatecznie interesuje, to jest system etykietowania środowiskowego EcoScore. O Zielonym Ładzie mówił pan profesor Krzemieniewski, więc ja tylko wskażę, że aktualne zagrożenia dla Zielonego Ładu w Europie to jest kryzys energetyczny, o którym wszyscy wiemy, ale również światowy kryzys klimatyczny nadal, wojna rosyjsko-ukraińska, no i COVID-19, który również może się powtórzyć, rozszerzyć, mówiąc o innych epidemiach. Jaką mamy podstawę prawną, żeby się zajmować zagadnieniem etykietowania środowiskowego? Otóż Parlament Europejski w 2020 roku
podjął rezolucję, w której apeluje o lepsze obowiązkowe oznaczanie kraju pochodzenia i jasne informacje dotyczące śladu środowiskowego żywności. Myśmy tu na konferencji mówili o śladzie węglowym, ale robiliśmy to w sposób nieprawidłowy. Mówiliśmy o śladzie wodnym, co raczej spotkało się z całkowitym niezrozumieniem, bo jak to na litr wyprodukowanego mleka ma przypadać ponad 1000 litrów wody, przecież to jest nonsens, a jednak tak jest. W tym systemie, o którym mówimy, czyli LCA. Parlament Europejski postuluje jasne informacje dotyczące śladu środowiskowego żywności, aby umożliwić konsumentom wybór produktów bardziej przyjaznych środowisku. Postuluje także metodę oznaczania produkcji i przypomina o znaczeniu przejrzystych i przyjaznych konsumentom oznaczeń bezpośrednio na etykietach żywności. Poza tym uważa, że cyfrowe środki dostarczania informacji mogą tylko uzupełniać informacje na etykiecie, ale nie mogą ich zastępować. Także znajdujemy się również tutaj w rzeczywistości wirtualnej, mówimy o informacjach, których mogą dostarczać cyfrowe środki informacji. Trochę historii. Kamienie milowe na drodze do etykietowania środowiskowego. To nie jest sprawa nowa, ale w Polsce raczej niewiele na ten temat się mówiło, a nawet z prostej przyczyny. Niewielu jest fachowców od tych spraw. Cała historia metody określania cyklu życia produktu zaczęła się w roku 1969 w Stanach Zjednoczonych. Firma Coca-Cola zamówiła ekspertyzę z podaniem szczegółowych warunków, ostatecznie przy zastosowaniu metody LCA, w której to ekspertyzie miało być wykazane ostatecznie, co jest lepsze, czy Coca-Cola w butelkach szklanych, czy Coca-Cola w butelkach plastikowych. Wygrał plastik, ale nie obyło się bez problemu. Ta metoda o tyle się okazała ważna i skuteczna, że została znormalizowana. Istnieją normy wymagań dla tej metody. Istnieją również normy międzynarodowe, czyli ISO, dla etykietowania i dla deklaracji środowiskowych. Na świecie w ciągu ostatnich 20 lat ukazało się wiele publikacji dotyczących LCA i mleczarstwa, niestety tylko jedna polska, to w dodatku w języku angielskim. Opracowano również zgodnie z LCA metodykę określania śladu węglowego mleka i produktów mleczarskich. No i również zaczęto szerzej używać określenia i pojęcia ślad środowiskowy. Wcześniej używano go w nieco innym znaczeniu. Także w tym okresie od 1969 roku do 2020 i obecnie bardzo wiele w tej sprawie się dzieje. Trwają dyskusje, badania, no i publikowane są prace na ten temat. Wracając jeszcze na chwilę do gospodarki energią, to jako pewne osiągnięcie unijne dla gospodarki energią możemy przyjąć określenie wskaźników najlepszej dostępnej techniki dla mleczarstwa. Dwie serie się tego cyklu odbyły. I proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj w pierwszej kolumnie produkty, mleko spożywcze, czyli rynkowe, ser, proszek, napoje fermentowane. Dla takich produktów udało się określić wymagania, ale jak one są określone? One są odniesione do surowca. Nigdzie nie ma odniesienia do produktu. To się okazało niemożliwe, poza tym możliwe na przykład okazało się określenie wymagań dla zakładów o produkcji mieszanej, który nie ma jednego wiodącego produktu. Także, jak mówiłem wcześniej,
metody stosowane w gospodarce energią okazują się niewystarczające pod pewnymi względami, z pewnych celów, na obecne czasy. Także tu powtórzę jeszcze to, co mówiłem przed chwilą. Wskaźniki BAT są na ogół obliczane w odniesieniu do surowca i do zakładu przetwórczego jako całości. Natomiast wskaźniki oddziaływania na środowiska według LCA są obliczane po pierwsze dla całego cyklu życia produktu. Ja to objaśnię, co to znaczy ten cykl życia. Tak potocznie możemy powiedzieć, od pola lub pastwiska do stołu. Po drugie, uwzględniają kilkanaście kategorii oddziaływań, blisko 20, i są obliczane dla produktu, nie dla surowca, dla produktu. Z tym się wiąże problem jednostki funkcjonalnej, bo niestety tu są różne rozwiązania stosowane. Mimo wszelkich zastrzeżeń, najlepszym czy najprostszym najprostszą jednostką funkcjonalną produktu mleczarskiego jest kilogram. Najłatwiej jest myśleć o kilogramach, chociaż nie jest to pod każdym względem optymalne rozwiązanie. Na tym slajdzie widzą Państwo tematy publikacji, nie tytuły, tematy publikacji, w których problemy mleczarstwa, problemy żywnościowe były rozwiązywane czy opisywane przy wykorzystaniu metodyki LCA. Od oceny cyklu życia sera i serwatki po ocenę białka zwierzęcego i jego substytutu. Ale również i wpływ sposobu żywienia krów na ślad węglowy mleka, porównanie mleka i jego substytutów roślinnych, ocena stopnia zrównoważenia przemysłu spożywczego, także i ogólne zagadnienia i bardzo szczegółowe przy wykorzystaniu metody LCA. To jest strona tytułowa tej jedynej jak dotychczas publikacji polskich autorów dotyczącej mleczarstwa ogólnie rozumianego w języku angielskim. To się ukazało, a publikacja dotyczy porównania dwóch systemów produkcji mleka, czy dwóch systemów hodowli. Pierwszy to jest czysto mleczarski, czy czysto mleczny, czyli same krowy mleczne. Drugi mieszany, krowy plus trzoda. Lepszy okazał się dla środowiska system czysto mleczny. Na tym slajdzie mamy różnego rodzaju etykiety środowiskowe, czy etykiety produkcji ekologicznej. Mniej więcej w środku, z przesunięciem w lewo, widzą Państwo czarną stopę. To jest ten znak śladu węglowego mleka, czy innego produktu może być, ale według starego systemu, czyli nie według systemu LCA. Bowiem według obecnych norm międzynarodowych wyróżniamy trzy systemy etykietowania środowiskowego. Ten pierwszy i drugi to były systemy jakościowe, a trzeci system obecnie obowiązujący to jest system ilościowy, a ilościowo w cyklu życia produktu można obliczyć oddziaływanie na środowisko tylko metodą LCA. Tutaj na tym widelcu mamy właśnie pierwszy obraz przedstawiający cykl życia produktu. Dalej będzie to bardziej szczegółowo przedstawione. Przechodzimy teraz do etykietowania według systemu EcoScore. Jest kilka systemów konkurencyjnych w Europie. Najbardziej zaawansowany jest system francuski EcoScore jako równoległy czy paralelny do systemu NutriScore, o którym wcześniej była mowa. On jest o tyle ciekawy i to jego zaawansowanie wynika przede wszystkim z tego, że jest dostępny dla każdego zainteresowanego w różnym zakresie, ale jest dostępny. I składa się z dwóch części, z bazy danych o charakterze naukowo-technicznym. Ta baza się nazywa AgriWalize
i z portalu z bazą danych. Portal się nazywa Open Food Facts, który gromadzi dane i informacje dotyczące produktów spożywczych z całego świata. Ogółem tam jest już blisko 2,5 miliona produktów zarejestrowanych, w tym polskich ponad 7600. Ponad 7600 według stanu na marzec 2022 rok. Baza danych Agrobaliza zawiera dane referencyjne o oddziaływaniu na środowisko grup produktów rolno-spożywczych obliczone według metodyki LCA. Tak graficznie możemy przedstawić strukturę tych dwóch baz i połączenie. Na dole ten niebieski kolor oznacza tą bazę Agrobalizę, gdzie się znajdują te dane referencyjne i jest to również baza wiedzy. I do tej bazy ma dostęp każdy ekspert, który się posługuje odpowiednim oprogramowaniem, i każdy zainteresowany, czyli interesariusz, każdy z nas, bo może uzyskać wyciąg z tej bazy, czyli arkusz kalkulacyjny w Excelu, i możemy tam odczytać wszelkie dane, które wiążą się ze śladem środowiskowym różnych produktów spożywczych. I ta baza Agrobalizę, ta dolna, jest połączona z tym portalem Open Food Facts, w którym są zawarte dane konkretnych produktów, czyli produktów rynkowych, bo w tej bazie dolnej Agrobalizę są rodzaje produktów. Ja to przedstawię za chwilę na przykładzie sera mozzarella. Ser mozzarella jako taki jest rodzajem produktu, natomiast mozzarella produkowana przez zakład X w miejscowości Y jest konkretnym przypadkiem, prawda, tego sera. Do tej bazy górnej, czyli Open Food Facts, każdy również ma dostęp przez internet, są aplikacje do tego celu, każdy poprzez za pomocą smartfona może wejść i zobaczyć, czy jego produkt, czy produkt danego zakładu już się tam znajduje i jaką ma punktację. Więc tak jak mówiłem, ekspert tym się różni od zainteresowanego, że ekspert posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem. Są cztery takie programy, najczęściej stosowany jest program, który się nazywa Sima Pro. On jest najczęściej w publikacjach stosowany, ale oprócz tego są konkurencyjne Gabi, Umberto i OpenLCA. Trzy są płatne, dość drogie. OpenLCA jest bezpłatny. Natomiast interesariusz wystarczy, że umie posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym Excela, prawda, wszystko tam odczyta i wszystko może obliczyć, jeżeli będzie miał taką ochotę. Trwa dyskusja na temat tego systemu EcoScore. Mianowicie, po pierwsze, czy ma być to system obowiązkowy, czy ma być to system dobrowolny. Na pewno będzie skuteczny, jeżeli będzie powszechny. No i po trzecie, ten system musi być oparty na metodyce LCA i w tym jest cała trudność, bo nie jest to proste, nie jest to system, czy nie jest to metoda prosta, której można się bardzo szybko nauczyć się opanować po wysłuchaniu mojej tutaj skromnej prelekcji. Ewentualne wprowadzenie obowiązkowego etykietowania jest popierane przez kilka krajów Unii Europejskiej. Można się domyśleć, które oczywiście chcą na tym zdobyć przewagę konkurencyjną, które wnoszą największy wkład w ten system EcoScore. Od Francji poczynają, poprzez Niemcy, Szwajcarię, ale również Hiszpanię i Włochy. Natomiast Międzynarodowa Federacja Mleczarska opowiedziała się stanowczo za dobrowolnym etykietowaniem środowiskowych żywności. 12 września będzie kolejne posiedzenie na ten temat. I tak wygląda cykl życia produktu, w tym wypadku spożywczego. A więc mamy zasoby, czyli surowce, dalej mamy etap przetwórstwa, uzyskujemy produkt końcowy. Poszczególne etapy są połączone w
funkcją transportu, jest również dystrybucja, no, konsumpcja, dla której to jest wszystko prowadzone. Możemy wyróżnić recykling i ostatecznie zagospodarowanie etapu. Wszystkie oddziaływania na środowiska w metodzie LCA powinny być odniesione do tych poszczególnych etapów. Nie wystarczy się skupić tylko na produkcji mleka u hodowcy, ale musimy śledzić cały cykl życia, no właśnie od kołyski do grobu. I dla każdego z tych ogniw tego łańcucha powinniśmy określić oddziaływanie na zdrowie człowieka, na środowisko i wykorzystanie zasobów. Także jak mówiłem, tych wskaźników oddziaływania na środowiska w tej metodzie mamy blisko 20. Ja jako przykład wybrałem właśnie ten wspomniany ser mozzarella i rozpatrzmy ścieżkę uproszczoną dla zainteresowanego, czyli interesariusza, który z bazy Agrywalizę pobiera wyciąg, w którym znajdują się dane dotyczące śladów poszczególnych dla sera typu mozzarella. Niestety, żeby dojść do etykiety EcoSport, trzeba wykonać szereg działań o charakterze matematycznym. Mianowicie trzeba wykonać tak zwaną normalizację danych i jeszcze trzeba wykonać ich ważenie. Że nie jest to ważenie w takim rozumieniu fizykalnym, czyli ważenie, określanie masy ciężaru, tylko to jest ważenie matematyczne, przypisanie pewnych wag określonych składników. Dla sera mozzarella ślad węglowy, ślad środowiskowy, który w tej bazie danych otrzymujemy, wynosi 0,5 zaokrągleniu, a jednostka ku naszemu zaskoczeniu to jest pół. Czyli można powiedzieć, że to jest wielkość niemianowana, ale żeby ona się jakoś nie zapodziała gdzieś, to jest określana w punktach, czyli 0,5 punktu. A my etykietę powinniśmy przedstawić w punktach, ale od 0 do 100. Czyli musimy jeszcze jedno działanie wykonać, ale o nim za chwilę. W tej tabeli są przedstawione wskaźniki oddziaływania na środowisko tego sera mozzarella, czyli te dane referencyjne z bazy Agrywalizy. Dla sera typu mozzarella. Jest tych pozycji kilkanaście. Proszę zwrócić uwagę na trzecią kolumnę. Każdy z tych wskaźników jest w innych jednostkach. Pierwszy wskaźnik to jest znany nam ślad węglowy. Drugi wskaźnik to jest znany nam ślad wodny. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest jego wartość w metrach sześciennych. I wszystkie kolejne, i promieniowanie, i eutrofizacja, czyli przeżyźnienie, są w różnych jednostkach. A ślad środowiskowy powinniśmy dostać jako jedną wartość. Czyli musimy te wszystkie wskaźniki sprowadzić do wspólnego mianownika. To sprowadzanie to jest właśnie działanie, które nazywamy normalizacją. Dla rozszerzenia wiedzy w tej tabeli podają ślad środowiskowy, węglowy, wodny i zużycie energii, tak jak to widzi metoda LCA dla różnych produktów mleczarskich. To wszystko mamy w bazie LCA Agrywalizy. Jeszcze w tej metodzie LCA określa się udziały poszczególnych faz cyklu życia, które na rysunku wcześniej przedstawiałem, dla danego produktu i dla danych wskaźników. Gdy już mamy tą wartość śladu środowiskowego, w wypadku mozzarelli 0,5, przechodzimy do drugiej bazy, do tej górnej, czyli
Open Food Pass, wykonujemy z kolei linearyzację, bo musimy przejść na system punktowy od 0 do 100 punktów, a zależność między śladem środowiskowym a punktacją od 0 do 100 nie jest liniowa, więc trzeba wykonać dość skomplikowane obliczenie, za chwilę je pokażę. I do tej punktacji, którą otrzymamy, jeszcze dodajemy punkty, czyli plusy dodatnie i odejmujemy plusy ujemne, czyli potrącenia. Niestety w tym systemie produkty polskie nie są faworyzowane, wręcz trzeba otwarcie powiedzieć, ten system jest dla polskich produktów niekorzystny. I to niekorzystne podejście już się zaczyna w ogólnym określeniu sytuacji ekologicznej w danym kraju. Nie dziwi nas to, że Chinom przypisuje się wartość zero, czyli można powiedzieć kompletne dno, a Szwajcarii albo Danii i kilku innym krajom przypisuje się wartość powyżej 90 punktów, czyli jest super. Natomiast Polska z wartością 47 punktów to jest poniżej średniej unijnej. Uważam, że to jest krzywdzące dla polskiego producenta i dla polskiego produktu, dla polskiego przetwórcy. W systemie EcoScore ta punktacja jest sprzężona z oznaczeniem literowym, tak jak to było na etykiecie Nutri-Score, więc to, tutaj jest wzór na to linearyzację, jak widzimy czwarta potęga i logarytmy naturalne jest to liczyć. No i w tej bazie Open Food Facts ostatecznie dla konkretnego produktu, czyli mozzarella wyprodukowana w Polsce przez zakład X w miejscowości Y, mamy takie etykiety. Mianowicie po lewej stronie jest ta etykieta Nutri-Score, czyli wartość odżywcza. Jest również, tak jak chce Parlament Europejski, określenie stopnia przetworzenia. To jest wysoki, żywność przetworzona. I po prawej stronie mamy tą etykietę EcoScore, o której cały czas tutaj mówimy. No niestety ten nasz ser mozzarella uzyskał bardzo niską wartość, bo oznaczoną literą D. Dla wartości referencyjnej sera mozzarella przypada wartość C, czyli z tego obliczenia według wzoru, który przed chwilą Państwu pokazywałem, otrzymujemy 54 punkty i do tego dodajemy za wady i zalety, mianowicie za prowadzenie produkcji w systemie ekologicznym są dodatkowe punkty, za pochodzenie składników również dodatkowe punkty. Jak mówiłem, Polska jest niekorzystnie postrzegana, więc tu za pochodzenie nam odjęli, ale najwięcej to nam odjęli za opakowania. Jeszcze tutaj za oddziaływanie na gatunki zagrożone. Czasami brak danych, czasami nie ma tego oddziaływania, więc ostatecznie odjęli nam tyle punktów, że z 54 zostało 36, czyli zamiast zwykłej wartości oznaczanej literą C, nasz ser mozzarella uzyskał wartość D, a więc w tym momencie już stał się mniej konkurencyjny dla innych serów, które mogły dostać punkty dodatnie i z klasy C przejść do klasy B, a więc już stać się całkowicie poza zasięgiem polskiego sera mozzarella. Już kończę zamiast wniosków. Wnioski proszę sami sobie, żeby Państwo sami sobie wyciągnęli na podstawie tych dwóch slajdów. Pierwszy przedstawia wykres zmian temperatury w Polsce od początku XIX wieku do chwili obecnej. Proszę zwrócić uwagę, że do mniej więcej roku 1990 temperatura wahała się w przedziale mniej więcej 1 stopnia, a od 1990 do teraz zbliżamy się do granicy 1,5 stopnia, a więc znajdujemy się już w fazie kryzysu klimatycznego.
No i drugi slajd przedstawia literaturę do mojego wystąpienia. Proszę zwrócić uwagę na pozycję szóstą, której tytuł brzmi Znaczenie zmniejszenia spożycia mięsa i produktów mleczarskich w celu ograniczenia zmian klimatycznych. I każdy może mieć taką aplikację, połączyć się z tą bazą danych i znaleźć swój produkt, względnie uzupełnić dane do jego komunikacji. Dziękuję.